Witam serdecznie, Rafał Plata, man of the match tak naprawdę dzisiejszego spotkania pomiędzy Gold Team a Notusem. Witam. Witam cię. Rafał, zaczynamy od końca. Prowadzicie 3-2. Notus was, mogę powiedzieć otwarcie, trzyma cały czas, atakuje. No i 200, można powiedzieć, wyciągasz. No jak to się robi? Gdybym znał odpowiedź, to bym ci powiedział. Nie, szczęście, trochę refleks może też, ale po prostu poszedłem tak się rzucić, żeby było, żeby po prostu zaliczyć interwencję jak coś. No i się udało obronić. Na przykład to, co było na pustą bramkę, o to mi chodzi najbardziej. Tak się rzuciłem, nie sądziłem sam, że to obronię, ale udało się, to się liczy. Myśmy już prawie notowali tam gola, a tutaj taka niespodzianka. Lubię zaskakiwać. Wracamy do meczu, pokonujecie cię po heroicznej walce. Notus Finanse, cholernie ciężko. No z nimi jest bardzo, zawsze bardzo ciężko. Z tego co pamiętam, to z nimi jest wynik zawsze na styk. 1-2-1, 3-2, coś takiego. No, grają bardzo dobrą piłkę w obronie, moim zdaniem. Ciężko się im strzelać w bramkę. Tak jak na przykład mieliśmy 2 razy grę w przewadze, a oni się naprawdę bardzo dobrze bronili. Nie mogliśmy im strzelić bramki. No i też mają doświadczenie po prostu. I szybkiego Kamila Lupę na przykład w ataku. No i wykorzystują to. Dzisiaj widziałem Gold Team Meble Lorek. Można powiedzieć, w najlepszym świetle. No naprawdę fantastyczne spotkanie. Czy Notus zaskoczył czymś szczególnym? Bo jakby nie patrzeć, nawet jak grali formacją z cofniętym bramkarzem, no to robili niezwykłą przewagę. No to też trzeba umieć wykorzystać. Nie wykorzystali, no ale czym oni dzisiaj też tak narażali właśnie was? Szczerze, moim zdaniem mnie tak jakoś niczym nie zaskoczyli, ponieważ wiedziałem, że będą grać bardzo dobrze, no bo to jest taka drużyna, która nie schodzi z pełnej półki. A ten sezon jeszcze im idzie naprawdę śmienicie. Urwał jeszcze nie jedne punkty, albo jeszcze mogą powalczyć o podium. No i w sumie to nie zaskoczyli mnie, no. Wiedziałem, że będzie ciężko. Tak. Co powiesz o Derecach? Bo wiem, że wycelowaliście w pierwsze miejsce. Oczywiście, jeszcze i możecie mieć to miejsce, bo do końca rozgrywek jeszcze bardzo, bardzo dużo czasu, no ale jakby nie patrzeć, Dereci na razie idą jak burza i zdobywają wszystkie punkty. No Dereci zaskakują. Mistrz pierwszej ligi z zeszłego roku. Też oni są naprawdę doświadczoną, dobrą ekipą. To jest to, że spadli 2 sezony temu chyba, to akurat to było dla mnie zaskoczenie, no bo z nimi się naprawdę gra bardzo ciężko. Jak oni tak grają w obronie, że no nie da się im bramki strzelić, tak jak z nami grali ostatnio, no to jak oni strzelą pierwszą bramkę, to już amen. Obrona Częstochowy, im co się udaje i na kontrę liczą. No i co, no jest świetną ekipą, my jeszcze powalczymy, sezon jest bardzo daleki, my jeszcze powalczymy, żeby to być jak najwyżej, może się uda mistrzostwo w końcu, no ale jeszcze mecz jest dalek, dużo, to zobaczymy co będzie. Jeszcze wrócę na sekundkę do waszego składu. Naprawdę wygląda to optymistycznie. Na Orliku czasem brakowało tych osób. Zawsze był skład, ale brakowało zmian. A dzisiaj rzeczywiście od początku LK Ligi Futsalu dysponujecie ławką, która wchodzi i nie tracicie poziomu, a można powiedzieć, że nawet chłopaki ładują dodatkowe akumulatory. No też tak uważam. To była podstawa, żeby przy zapisywaniu się do ligi, żeby jakąś fajną paczkę, dobrą która będzie chodzić, żeby skomponować. No i to jak widzisz się udało, ale nie ma co zapeszać, ponieważ no, sezon daleki, może być jakaś tam nie daj Boże kontuzja albo coś takiego, on wyleci 1-2 i już nie będzie tej ławki, nie? Ale zobaczymy, trzymam kciuki, żeby tak przychodzili na mecze, żeby tak grali i będzie świetnie. Dziękuję za wywiad. Dzięki wielkie.